Smolna Szczapka. Jest to kawałek drzewa iglastego, który jest przesiąknięty żywicą. Służy nam do rozpalenia ognia w każdych warunkach, nawet w momencie, kiedy po rękach leci nam woda. My jesteśmy w stanie krzesiwem ognisko rozpalić. I jak teraz znaleźć takiego smolniaka? Takiego smolniaka najlepiej szukać w powalonych drzewach, na przykład po burzy. Wybieramy się do lasu i szukamy wiatrowałów, czyli tych drzew, które są wywalone razem z tą karpą korzeniową na zewnątrz i szukamy takich smolniaków w takiej karpie, w korzeniach. Jeżeli będzie, to możemy sobie kawałek pozyskać i schować do naszego EDC, czyli ekwipunku dźwiganego codziennie. Ale jeżeli nie ma burzy, a my potrzebujemy kawałek smolniaka, to chodzimy sobie po lesie iglastym, szukamy najbardziej narażonych drzew, takich pokrzywionych, jak na przykład to, które tutaj widzisz. Drzewo to jest narażone na silne podmuchy wiatru. One całe życie walczy i walczy w taki sposób, że wszystkie gałęzie, wszystkie połączenia, tutaj te brewki, które są, one są dodatkowo zabezpieczone przez drzewo żywicą. I my szukamy jakichś starych kawałków, takich gałęzi, które już są martwe, ale wiemy, że w tym miejscu drzewo na pewno wysłało sporo żywicy. Chodzimy sobie i szukamy takich gałęzi. Zaraz pokażę Ci, jak wygląda taka smolna szczapa. I tu mamy na przykład taką gałąź. Jest stara gałązka. I bierzemy sobie kawałek noża i ścinamy tą pierwszą warstwę kory po to, żeby dostać się do samego drzewa. Można pomacać trochę palcem. Nie wiem, czy to będzie tutaj widać. Tu jest kawałek smolnej szczapki. Jest aż żółte od żywicy i pozyskujemy taki smolniak właśnie stąd. W innych filmach pokazywałem, jak za pomocą smolnej szczapy rozpala się ogień za pomocą krzesiwa, czy przy użyciu krzesiwa, a my właśnie potrzebujemy taki kawałek drzewa. To jest aż wręcz śliskie od żywicy, bardzo ładnie pachnie i w ten sposób z tego miejsca tutaj piłką trzeba by było obciąć ten konar stary, martwy i w nim znajdziemy smolną szczapkę, tak zwanego smolniaka. Tutaj po ścięciu widzimy, aż jest żółte, czasami pomarańczowe. Tu widać te kanaliki żywiczne, całe wypełnione żywicą. Właśnie taki kawałeczek smolniaka potrzebujemy. To stara, martwa gałąź. Tutaj widzimy, że ile to ma? 20 cm i na tej długości ten smolniak będzie gdzieś do tego załamania, nie dalej. Jest to już wyschnięte, ta gałąź jest stara, ale ten strupek, to zabezpieczenie drzewa, to nam się przyda. Albo wiesz co? Zaraz Ci pokażę, jak to fajnie się pali. Ile tylko do samochodu po krzesiwo. No i mamy naszego smolniaka i teraz musimy go spreparować, ponieważ krzesiwo, iskra z krzesiwa ma 3000 stopni, ale jest mała, więc to, co rozpalamy tą iskrą z krzesiwa, też musi być malutkie. Skrobiemy sobie trochę smolniaka, przykładamy nasze krzesiwo. Widać, pali się jak świeczka, bardzo ładnie.
Także o to w tym chodzi.